tej kadencji. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że na 15 radnych w obradach dzisiejszej sesji uczestniczy 15 radnych. Stwierdzam, że obrady dzisiejszej sesji są prawomocne. Witam Panie i Panów Radnych, witam Pana Burmistrza, Pana Zastępcę, Panią Sekretarz, Panią Skarbnik, witam dyrektorów i kierowników jednostek, witam przewodniczących zarządów osiedli, jak również witam mieszkańców Lubaczowa. Szanowni Państwo, wszyscy radni otrzymali projekt porządku obrad dzisiejszej sesji. Obecnie pozwolicie, że go przedstawię. W punkcie pierwszym jest otwarcie obrad, w punkcie drugim stwierdzenie kworum, w punkcie trzecim przyjęcie porządku obrad, w punkcie czwartym przyjęcie protokołu sesji dnia 19 i 30 grudnia, w punkcie piątym uchwalenie budżetu miasta na 2020 rok, podpunkt pierwszy wystąpienie skarbnika miasta, podpunkt drugi opinia Komisji Budżetowo-Gospodarczej, podpunkt trzeci odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, w punkcie, podpunkcie czwartym dyskusja nad zgłaszanymi wnioskami oraz ich głosowanie, podpunkt piąty głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, podpunkt szósty głosowanie nad projektem uchwały budżetowej. Punkt szósty podjęcie uchwał. W punkcie siódmym sprawozdanie burmistrza miasta o pracy między sesjami. W punkcie ósmym zgłaszanie interpelacji i wniosków przez radę. W punkcie dziewiątym informacja przewodniczącego rady o działaniach podejmowanych do obecnej sesji. W punkcie dziesiątym sprawy różne i w punkcie jedenastym zakończenie obrad. Czy do przedstawionego porządku obrad Państwo radni mają jakieś uwagi lub zastrzeżenia? Jeśli nie ma pytań, to przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Pani Gosia głosowała również za przyjęciem w porządku obrad, a zaraz teraz mam. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Nie widząc, stwierdzam, że porządek obrad dzisiejszej sesji został przyjęty. Przystępujemy do następnego punktu czwartego. W biurze rady był wyłożony do oglądu protokół sesji z dnia 19 i 30 grudnia 2019 roku. Do chwili obecnej nic Państwa radnych nie wysuwa lub zastrzeżeń do tego protokołu. Czy w chwili obecnej Państwo radni mają jakieś zastrzeżenia lub uwagi do tego protokołu? Jeśli nie ma, to przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Thank you.
spotkać się. Panie Adamie, to pan ustawi to urządzenie, to pan jest za czy przeciw? Ja jestem za. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Stwierdzam, że protokół z poprzednich sesji został przyjęty. Przystępujemy do następnego, piątego punktu, wydaje się, że najważniejszego w tym roku. To jest uchwalenie budżetu miasta na 2020 rok. Tylko przypominam, że w miesiącu listopadzie Wysoka Rada otrzymała projekt budżetu na 2020 rok, więc było sporo czasu do tego, żeby się zapoznać z tym dokumentem, więc w chwili obecnej przystępujemy do procedowania procedury uchwalania budżetu. Więc proszę panią skarbnik o przedstawienie założeń projektu budżetu na 2020 rok. Bardzo proszę panią Grażynę Kudowę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Na dzisiejszej sesji Rada Miejska w Łaczowie podejmie uchwałę w sprawie budżetu miasta Łaczowa na 2020 rok. Przy opracowaniu projektu budżetu uwzględniono informację Ministerstwa Finansów z 15 października 2019 roku o wysokości subwencji ogólnej dla miasta Łaczowa oraz kwota przydziału podatków dochodowych od osób fizycznych. Informację o wysokości dotacji celowych dla miasta Łaczowa na 2020 rok przyjęto na podstawie pisma wojewody podkarpackiego z dnia 24 października 2019 roku oraz Krajowego Biura Wyborczego na podstawie informacji z 1 października 2019 roku. Zgodnie z przyjętymi założeniami planowane dochody własne, takie jak podatki i opłaty lokalne, dochody z najmu i dzierżawy, dochody z tytułu świadczonych usług uwzględniają 4-procentowy wskaźnik wzrostu. Natomiast dochody majątkowe przyjmuje się na podstawie kalkulacji planowanych do sprzedaży składników majątkowych oraz przyznanych dla miasta Łaczowa dotacji na realizację inwestycji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Planowane dochody budżetu wynoszą 58 535 409 złotych 25 groszy. W tym dochody bieżące stanowią kwotę 55 567 654 złotych 25 groszy, co stanowi 94,92%. Na powyższą kwotę składają się dotacje na zadania zlecone w wysokości 15 947 373 zł, dotacje na zadania własne w wysokości 743 182 zł, subwencje ogólne, w tym subwencja oświatowa i subwencja wyrównawcza w ogólnej kwocie 13 180 667 zł. Środki z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań bieżących, tak zwane miękkie projekty, to jest kwota 172 264 złote 25 groszy. Dochody własne to kwota 25 524 168 zł. Dochody majątkowe zostały rzeczy zabezpieczone w kwocie 2 967 755 zł.
w tym dochody ze sprzedaży mienia jest to kwota 1 967 755 zł. Dotacje z państwowych funduszy celowych to 1 000 000 zł. Planowane wydatki budżetu wynoszą 65 382 400 zł i 58 groszy. W tym wydatki bieżące stanowią kwotę 52 687 524 zł 58 groszy. Wydatki majątkowe to kwota 12 694 480 zł. Na powyższą kwotę składają się następujące zadania inwestycyjne. Zabezpieczono środki na obiekt zastępczej spółki głębinowej S8A, rozbudowę i modernizację systemu zaopatrzenia miasta w wodę oraz porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej. Zabezpieczono środki na pomoc rzeczową dla województwa podkarpackiego oraz pomoc finansową dla powiatu lubaczowskiego na takie zadania jak przebudowa ulicy Słowackiego oraz opracowanie dokumentacji projektowej ulica Chopina i ulica Przemysłowa. Ponadto zabezpieczono środki na modernizację dróg gminnych, m.in. Mały Łączek, Majora Kubala, Kurierów AK, Rzemieślnicza, ulica Korzeniowskiego, ulica Kustronia, Przednego, Nowickiego. Zabezpieczono środki na zakup i montaż parkometrów. Ponadto w budżecie znajdują się środki na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego na 2020 rok. W budżecie znajdują się środki na zadania związane z przebudową oświetlenia ulicznego, między innymi ulica Słowackiego, Konopnickiej, ulica Nowa oraz osiedle Jana Pawła II. Dużym zadaniem znajdującym się w budżecie jest budowa krytej pływalni w Lubaczowie oraz modernizacja oczyszczalni ścieków. Należy podkreślić, że w ramach tych wydatków wydatki oświatowe i edukacyjnej opieki wychowawczej wynoszą 14 358 299 zł 17 groszy. Wydatki na pomoc społeczną wynoszą 18 483 957 zł 50 groszy. Wydatki administracyjne to kwota 6 617 453 zł. Dotacje na zadania bieżące to 2 219 315 zł 17 groszy. Rezerwy celowe i ogólne to 1 379 195 zł 91 groszy. Wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką komunalną to kwota 7 208 762 zł. Wydatki związane z kulturą fizyczną to kwota 5 568 895 zł. Gospodarka mieszkaniowa stanowi kwotę 1 020 742 zł. I pozostałe wydatki na utrzymanie miasta to kwota 8 525 384 zł 83 groszy. Z kolei, jeżeli chcielibyśmy przedstawić strukturę wydatków miasta, to struktura przedstawia następująco. Wynagrodzenia i pochodne jednostek budżetowych to ponad 33% budżetu. Wydatki statutowe jednostek budżetowych to 18,2%. Dotacje na zadania bieżące to 3,3%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to ponad 24%. Obsługa długu to 1,25%. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej to nieco powyżej 0,5% oraz wydatki majątkowe to 19,41%. Planowany w 2020 roku deficyt wynosi 6 846 595 zł 33 groszy. Natomiast planowane przychody jest to kwota 8 961 986 zł 42 grosze. Natomiast rozchody stanowią kwotę 2 115 391 zł 9 groszy. Zadłużenie gminy miejskiej Lubaczów na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniesie 31 086 156 zł, co stanowi nieco powyżej 53%.
Szanowni Państwo, w przedstawionym wystąpieniu poruszone zostały jedynie zagadnienia mające wpływ na strukturę budżetu miasta w 2020 roku. Poszczególne pozycje dochodów i wydatków były przedmiotem posiedzeń Komisji Stałych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Pani Skarbnik za wprowadzenie nas do budżetu. Teraz poproszę Pana Jana Radowskiego, Przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczego. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, Panie Skarbnik, zebrani goście. Opinia Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miejskiej w Lubaczowie w sprawie projektu budżetu miasta Lubaczowa na 2020 rok. Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miejskiej w Lubaczowie na wspólnym posiedzeniu wszystkich stałych komisji w dniu 27 stycznia 2020 roku zapoznała się z projektem w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lubaczowa na 2020 rok oraz w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy miejskiej Lubaczów, które wpłynęły do Rady Miejskiej w ustawowym terminie. W dniu 22 stycznia 2020 roku burmistrz miasta Lubaczowa przedłożył autopoprawkę do projektu budżetu miasta Lubaczowa na 2020 rok oraz w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy miejskiej Lubaczów. Komisja stwierdziła, że na podstawie tego projektu zaplanowano dochody budżetu na 2020 rok w wysokości 60 056 890 zł, w tym bieżące w wysokości 55 398 235 zł 25 groszy oraz dochody majątkowe w wysokości 4 658 655 zł. Wydatki budżetu na 2020 rok w wysokości 66 903 485 zł 58 groszy, w tym wydatki bieżące w wysokości 52 574 506 41 groszy oraz wydatki majątkowe w wysokości 14 328 979 zł 17 groszy. Deficyt budżetu gminy w kwocie 6 846 095 zł 33 grosze, przychody w kwocie 8 961 986 zł 42 grosze z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz ze sprzedaży innych papierów wartościowych. Rozchody budżetu w kwocie 2 115 391 zł 9 groszy. Tworzy się rezerwy ogólne i celowe w kwocie 1 369 195 zł 91 groszy, w tym rezerwę ogólną w kwocie 117 703 zł 91 groszy. Rezerwę celową na zabezpieczenie wydatków z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 151 tysięcy. Rezerwę celową na wynagrodzenia, nagrody i odprawy pracowników jednostek budżetowych miasta oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w kwocie 1 100 492 zł. Po przeanalizowaniu autopoprawki z dnia 22 stycznia 2020 roku do projektu budżetu miasta na rok 2020 komisja stwierdziła zmiany do projektu budżetu kształtujące się na następującym poziomie. Dochody budżetu na rok 2020 w wysokości 58 535 409 zł 25 groszy, w tym dochody bieżące w wysokości 55 567 654 zł 25 groszy oraz dochody majątkowe w wysokości 2 967 755 zł. Wydatki budżetu na rok 2020 w wysokości 65 382 004 zł 58 groszy, w tym wydatki bieżące w wysokości
52 687 524 zł 58 groszy oraz wydatki majątkowe w wysokości 12 694 480 zł. Deficyt budżetu gminy w kwocie 6 846 595 zł 33 grosze. Przychody budżetu w kwocie 8 961 986 zł 42 grosze z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz ze sprzedaży innych papierów wartościowych. Rozchody budżetu w kwocie 2 115 391 zł 9 groszy. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 127 303 zł 91 groszy. Rezerwę celową na zabezpieczenie wydatków z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 151 400 zł. Rezerwę celową na wzrost wynagrodzeń, nagrody i odprawy pracowników jednostek budżetowych miasta oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w kwocie 1 100 492 zł. Komisja przeanalizowała również autopoprawkę projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy miejskiej Lubaczka. Ponadto komisja zapoznała się z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Lubaczowa na 2020 rok oraz w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy miejskiej Lubaczka. Komisja zapoznała się również z opiniami stałej komisji Rady Miejskiej Lubaczowej, to jest komisji rewizyjnej, komisji oświaty, kultury i sportu oraz komisji spraw socjalnych i komunalnych. Wszystkie komisje powyższy projekt uchwały zaopiniowały pozytywnie. Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miejskiej w Lubaczowie pozytywnie opiniuje projekt budżetu miasta na 2020 rok oraz projekt w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i wnioskuje do Rady Miejskiej o jego przyjęcie. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu Komisji Budżetowo-Gospodarczej za przedstawienie opinii do projektu budżetu. Teraz poproszę panią Grażynę Pikor, aby przedstawiła uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie budżetu miasta Lubaczowa, jak i opinię w sprawie projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Uchwała nr 13 na 38 na 2019 z dnia 10 stycznia 2020 roku składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej miasta Lubaczowa na 2020 rok. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie po rozpatrzeniu projektu uchwały budżetowej miasta Lubaczowa na 2020 rok pozytywnie opiniuje wyżej wymieniony projekt uchwały budżetowej na 2020 rok z uwagami w uzasadnieniu. Pragnę tylko zaznaczyć, że wszystkie uwagi wskazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową zostały uwzględnione w autopoprawce do projektu budżetu. Uchwała nr 13 na 47 na 2019 z 31 grudnia 2019 roku składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy miejskiej Lubaczów na lata 2020-38. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie po rozpatrzeniu projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy miejskiej Lubaczów na lata 2020-38 działając na podstawie 13 punkt 12 artykuł 19 ustęp 2 i artykuł 20 ustęp 1
ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych, Dziennik Ustaw z 2019 roku, pozycja 2137, postanawia pozytywnie zaopiniować przedłożony projekt uchwały o wieloletniej prognozie finansowej gminy miejskiej Lubaczów na lata 2020-38 z uwagami w uzasadnieniu. Również pragnę dodać, że wskazania Regionalnej Izby Obrachunkowej zostały uwzględnione w autopoprawce do wieloletniej prognozy finansowej. Dziękuję bardzo pani skarbnik za przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej. W następnym punkcie dyskusja. Bardzo proszę, czy ktoś z państwa radnych jeszcze zabierze głos? Przypomnę tylko, że spotkaliśmy się na takim ogólnym posiedzeniu wszystkich radnych, dyskutowaliśmy nad budżetem. Budżetowa zapoznała się ze wszystkimi wnioskami z opiniami poszczególnych komisji. Czy jeszcze ktoś z państwa zabierze głos? Nie widzę. Jeśli nie ma chętnych, no to przystępujemy do następnego punktu i tutaj przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej dla gminy miejskiej Lubaczów. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki i nacisnąć przycisk właściwy. Bardzo stwierdzam, że na 15 radnych, 14 radnych głosowało za przyjęcie wieloletniej prognozy. Jeden radny głosował przeciw. Przystępujemy do następnego projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lubaczowa na 2020 rok. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie właściwego przycisku. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty. 14 radnych głosowało za, 1 radny głosował przeciw. Gratuluję panie przewodniczącemu owocnej pracy w realizacji tego budżetu. Obecnie przystępujemy do następnego punktu 6. Jest to punkt podjęcie uchwały Rady Miejskiej. Jak mam pamięć nie myli, mamy około 10 uchwał do podjęcia, więc przystępujemy do pierwszej w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Rady Miejskiej. Poddanie komentarza poproszę panią dyrektor o wyżarę Niemiec. Ta uchwała jest tylko takim kosmetycznym zabiegiem prawnym, gdyż opinia organu nadzoru w Rzeszowie zakwestionowała się, że tej uchwały nie należy publikować w dzienniku urzędowym, ale napisać podjęcie. Dziękuję bardzo. Teraz poproszę panią przewodniczącą Małgorzatę Strycharz, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Opinia Komisji
Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Lubaczowie w sprawie zmiany uchwały nr 192 przez 16 przez 2019 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie miejskiej w roku szkolnym 2019-2020 w zakresie zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice. Komisja na posiedzeniu 22 stycznia 2020 roku zapoznała się ponownie z wyżej wymienionym projektem i zaopiniowała go pozytywnie. Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący. Czy ktoś z Państwa radnych zabierze głos? Jeśli nie, to przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę podnieść ręki. Czy ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Przystępujemy do następnego projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy miejskiej Lubaczów na 2020 rok. Bardzo proszę pana kierownika Jana Świebodę o parę słów wprowadzenia. Panie przewodniczący, panowie burmistrzowie, wysoka rado. Projekt numer 2 jest uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy miejskiej Lubaczów w 2020 roku. Każda gmina ma obowiązek corocznie uchwalić program na dany rok właśnie zapobiegający bezdomności zwierząt. Program ten ma na celu przede wszystkim opiekę nad zwierzętami bezdomnymi oraz zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt. Tak w zasadzie jak to będzie. Dziękuję bardzo panu kierownikowi. Tutaj poproszę pana Marka Małeckiego, przewodniczącego Komisji Spraw Socjalnych. Panie przewodniczący, wysoka rado, szanowni państwo, tak już tego zbiornik wprowadził temat, nie co roku wysoka rada w miesiącu styczniu przyjmuje taki program opieki nad zwierzętami na rok bieżący. Tak samo wypowiadaliśmy się z projektem tego programu i komisja 23 stycznia program ten zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Czy ktoś z państwa w tym punkcie ma pytanie? Nie ma. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Następny projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność gminy miejskiej. Bardzo proszę pana kierownika Jana Świebodę o. Panie przewodniczący, panowie burmistrzowie, wysoka rado, projekt uchwały nr 3 jest w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność gminy miejskiej. W uchwale tej wyraża się zgodę na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej na okres do 5 lat nieruchomości składającej się z części działki oznaczonej numerem 2966/2 o powierzchni 15 metrów kwadratowych z przeznaczeniem pod garaż tymczasowy. Działka położona jest przy ulicy Norwida. Dziękuję bardzo panu kierownikowi. Poproszę pana Jana Radowskiego, przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię. Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miejskiej dnia 28 stycznia 2020 roku na swoim posiedzeniu przeanalizowała powyższy projekt uchwały, wysłuchała kierownika referatu, pana burmistrza i zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję bardzo panu kierownikowi. Czy ktoś z państwa zabierze głos?
Jeśli nie, to przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Czy ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Nie widzę, stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Przystępujemy do następnego projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej w operacie definitywnej gruntu 1673 łamane przez 5 położonej w Lubaczowie przy ulicy Szpitalnej. Panie Przewodniczący, Panowie Burmistrzowie, Wysoka Rado. Projekt uchwały nr 4 jest w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów numerem 1673/5 o powierzchni 0,0107 hektara położonej przy ulicy Szpitalnej. Nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Działka jest sprzedawana na rzecz właściciela działki numer 1689/1. Dziękuję bardzo panu kierownikowi. Poproszę pana Jana Radowskiego, przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię. Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miejskiej w Warszawie na posiedzeniu 28 stycznia 2020 roku przeanalizowała powyższy projekt uchwały, wysłuchała wyjaśnień pana kierownika, pana burmistrza i zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję bardzo panu kierownikowi. Czy ktoś z państwa zabierze głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Czy ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została przyjęte. Następny projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów numerem 4475/10 położonej w Lubaczowie przy ulicy Jana III Sobieskiego. Tutaj również proszę pana kierownika Jana Świebodę o wprowadzenie do tego projektu uchwały. Panie Przewodniczący, Panowie Burmistrzowie, Wysoka Rado. Projekt nr 5 jest w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów numerem 4475/10 o powierzchni 0,0156 hektara położonej w Lubaczowie przy ulicy Jana III Sobieskiego. Nieruchomość jest sprzedawana w drodze bezprzetargowej w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej numerem 4473. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu kierownikowi. Poproszę pana Jana Radowskiego, przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię. Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miejskiej w Lubaczowie na swoim posiedzeniu dnia 28 stycznia 2020 roku zapoznała się z wymienionym projektem uchwały, wysłuchała wyjaśnień pana kierownika referatu oraz pana burmistrza i zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję bardzo panu kierownikowi. Czy ktoś z państwa zabierze głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Ktoś jest przeciw, ktoś się wstrzymał, nie widzę, stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Przystępujemy do następnego projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu lubaczowskiego na realizację zadania publicznego. Tutaj poproszę panią Grażynę Pikot, Garnika Miasta, o wprowadzenie do tego projektu. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Powyższy projekt dotyczy udzielenia pomocy finansowej dla powiatu lubaczowskiego na realizację zadania związanego z opracowaniem dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę drogi powiatowej nr 1688 Lubaczów-Kwaśnia
Dotyczy to ulicy Chopina i ulicy Przemysłowej. Dziękuję bardzo. Panie Skarbnik, poproszę pana Jana Radowskiego, przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię. Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miejskiej w Kucharzowie na swoim posiedzeniu z dnia 28 stycznia 2020 roku zapoznała się z powyższym projektem uchwały, wysłuchała wyjaśnień dotyczących tego projektu i zaopiniowała go pozytywnie. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Czy ktoś z państwa zabierze głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tego projektu? Proszę o podniesienie ręki. Czy ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że projekt uchwały został, że uchwała została przyjęta. Następny projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Tu poproszę pana kierownika Piotra Korbucha o wprowadzenie w temat. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Goście. Uchwała dotyczy ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 26 zł na miesiąc osoby oraz ustalenia stawki podwyższonej dla niezapełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości gmina, system gospodarki odpadami komunalnymi musi być w całości pokryty z opłat ponoszonych przez mieszkańców. Przy kalkulacji tej stawki wzięto pod uwagę masę odpadów wytwarzanych w mieście Lubaczowie z gospodarstwa domowych, która wynosiła według danych statystycznych w 2018 roku 2,5 tysiąca ton. Średnią cenę, jaką w tej chwili mamy przez te dwa miesiące, jak opłacimy za odbór ton odpadów w wysokości 1120 zł i liczbę zadeklarowanych osób, które ponoszą opłaty na rzecz gospodarowania odpadami, które na chwilę obecną wynosi 9 tysięcy na 12 tysięcy zadeklarowanych. Dziękuję bardzo panu kierownikowi. Poproszę pana Jana Radowskiego, przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej, w imieniu komisji. Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miejskiej w Lubaczowie na swoim posiedzeniu dnia 28 stycznia 2020 roku zapoznała się z powyższym projektem uchwały, wysłuchała wyjaśnień pana kierownika, również pana burmistrza i pani skarbnik i zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Otwieram dyskusję. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panowie burmistrzowie, zaproszeni goście. Następnie 2,5 tysiąca ton. My jesteśmy jedną z gmin, która produkuje najwięcej śmieci. Nie wiem, skąd te statystyki. Na przykład mogę podać gminę 7000. W roku 2018 1240 ton. Pytanie się nasuwa jedno, że czy w tych 2500 ton, które zostały tutaj powiedziane, są przedsiębiorstwa, czy są szkoły, czy są cmentarze komunalne. Też nie mamy takich statystyk, do których moglibyśmy się po prostu odwołać, zobaczyć faktycznie, czy te śmieci faktycznie produkują mieszkańcy miasta Lubaczowie. Moim zdaniem, ja mam tutaj takie zestawienie fajne, jest bardzo ładnie pokazane, czego w 2018 roku, jakie odpady były produkowane przez mieszkańców, wyszczególnione tonażowo. I jeżeli byśmy takie coś dostali, moglibyśmy się odnieść do tego, czy ta stawka jest dobra, czy jest zła. Ja uważam, że ta stawka jest dużo za duża, ewentualnie ten tonaż jest dużo, dużo za duży. Bo jeżeli przykładowo, taki przykład, jeżeli na koniec listopada 2018-2019 roku cmentarze komunalne zapłaciły za wywóz śmieci
48 tysięcy, dodaje nam to 5 zł na osobę z miasta. Czyli już nie jest 26 zł, tylko 21. Ale tego nie wiem, czy wiem. Znaczy, łącznie z przedsiębiorcami to jest ponad 3,5 tysiąca. No ale my tego nie widzimy. My możemy też nie wiedzieć tego, czy przykładowo te śmieci, które wywoził Bóg, to nie były śmieci jeszcze z gminy miejskiej. Tego nie wiemy. Ja uważam, że ta stawka jest troszeczkę za duża. Ewentualnie można by było zrobić dwie stawki, ale to jest inna dyskusja. Następne pytanie, które mi się nasuwa i które tutaj chciałbym też przytoczyć, to jest określa się stawkę tej kary, takiej dwukrotności. Może być nawet czterokrotna, ale jeżeli przyjmie żołnierz po odbiór śmieci przedsiębiorstwo, zweryfikuje mnie, ja nie będę segregował, oni wyślą spisek do miasta, miasto mnie albo po prostu tak upomnieje, albo nałoży na mnie karę tą dwukrotność do czasu, aż ja się nie nauczę segregować. I więc ja będę płacił te 52 zł od osoby. Co w przypadku, jeżeli podjedzie samochód do podblok, czyli ten główny śmietnik i stwierdzi, że tam jest 4 tony śmieci niesegregowane i nałoży karę w wysokości 4 czy 5 tysięcy, jeżeli mi się mówi. Kto za to zapłaci? Czy wszyscy mieszkańcy miasta Lubaczowa, czy zostaną to obciążeni mieszkańcy danego osiedla? Tutaj właśnie ta niepewność. Nie wiemy, co będzie dalej. Tutaj się robi w tym przypadku taki łańcuszek finansowy. Co roku będziemy generować koszty związane z karami i te kary będą przerzucane dla mieszkańców w następnym roku. Tutaj musi być dokładnie wszystko sprecyzowane, wyliczone statystycznie i wtedy będziemy wiedzieć, który region, które osiedle te śmieci produkuje w sposób nienależyty. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu radnemu. Proszę bardzo, pan radny Jan Drabowski. Panie przewodniczący, chciałbym się tutaj odnieść do kolegi słów odnośnie wywozu odpadów z cmentarza. Kolega tu powiedział 48 tysięcy złotych do miesiąca listopada. Przez 9 miesięcy, przez 9 tysięcy daje tu koledze 5 zł jakby na minus. Ale dzieląc przez 12 miesięcy daje to tylko 44 grosze. Tu jest pomyłka ze strony. Ale 48 tysięcy do końca listopada, do końca grudnia nie wiadomo. Także to byłoby więcej. Jest pomyłka w wyliczeniu. Byłoby więcej. Czy ktoś jeszcze z państwa radnych zabierze głos w dyskusji? Może. Czy ktoś się zgłasza? Pan Marek Woloński, bardzo proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, na pewno cena, jaka tutaj jest wyszczególniona od osoby, wzbudzi spore emocje i to nie było tajemnicą, ta wieść się rozeszła i na pewno jest trudno podjąć taką decyzję nam tutaj wszystkim obecnym i zadecydować o tej cenie. Tutaj pan radny Włoch trochę mnie, że tak powiem, uprzedził i to pytanie skierowało odnośnie tej ceny, tej kalkulacji, jeżeli chodzi o te 2,5 tysiąca ton przyjęte z ubiegłego okresu jakby rozliczeniowego z miasta. Nie? Myśmy 13 grudnia w podjęciu uchwały, gdzie faktycznie wykluczamy z tego ubiegłego systemu, przepraszam, braku słowa systemu zielonego miasta Lubaczowa, firmy i instytucje, które funkcjonują na terenie tego miasta. Powiem szczerze, my jako firma może próbowałem już zasięgnąć języka, bo musimy sami podjąć jakieś działania i podpisać umowę z jakimś przedsiębiorstwem.
chwilę, bo już zainteresowanie tych firm jest bardzo kiepskie. Jarosław Tomaszuk mówi, że nie interesują ich firmy, prawda? I też może być tego typu sytuacja, znaczy to jest może inny temat. On może jest powiązany na pewno z ceną, ale być może postawi nas w takiej sytuacji firmy, instytucje, przedszkola, szkoły i tak dalej, że nie będziemy mieli możliwości zawarcia umowy na odbiór naszych nieczystości z naszych firm. Będzie kolejny problem. I nasuwa się teraz takie pytanie, bo tutaj Pan mówił odnośnie tej kalkulacji 2,5 tysiąca ton, że z firmami było 3,5 tysiąca, czyli około 1000 ton więcej firmy generują tych odpadów, ale to też chyba tak do końca nie jest takie oczywiste i jasne, bo przedsiębiorstwa jak zbiera to odpady, oni chyba nie ważą z firm, z instytucji, włożą to wszystko na te młynie. Suma summarum potem wychodzi, że było 3,5 tysiąca ton i tak na dobrą sprawę nie wiemy, czy to 3,5 tysiąca, czy to 2,5 tysiąca mieszkańcy, a 1000 firmy. Wydaje mi się, że to jest mało realne, żeby to było takie do ograniczenia. No i kolejne taka wątpliwość i takie moje zastanowienie się nad tym wszystkim, no przetarg mamy ogłoszony, 17 lutego jest rozstrzygnięcie, znaczy przynajmniej otwarcie ofert, prawda, jakieś wpłyną. I dopiero wtedy będziemy mieli taką realną ofertę, już kwotę, jaka będzie nas obowiązywała, znaczy ile miasto będzie musiało wydać za, do końca roku za te odpady, nie? I nasuwa się taka moja prośba, żeby, nie wiem, jeżeli to jest możliwe, żeby tą dzisiejszą uchwałę nie podejmować i przesunąć ją do momentu rozstrzygnięcia tego przetargu i już, że tak powiem, wyłonienia tej ceny, jak to będzie faktycznie realne do zapłaty przez miasto. Bo no, dzisiaj to jest takie troszkę wróżenie z usług. No tak, no trudno jest. To są ceny z okolicznych gmin, cena, którą mamy w wideografii na te dwa miesiące. Zaznaczę, że to jest nawet, jeżeli byśmy dokładnie liczyli, to trzeba tu opłatę jeszcze podnieść, bo nie jest to wkalkulowane, że przez te dwa miesiące nie mamy, płacili już więcej, płacimy dalej koszty, mieszkańcy patrzą, są po 14,50. Nie płacą od początku roku, a to jest przeliczone na całe 12 miesięcy. No dobrze, a nie podjęcie dzisiaj tej uchwały, a po tym przetargu, czy rodziłoby jakiś problem natury takiej technicznej, żeby to później, nie wiem, znaczy no ludzie będą poinformowani, deklaracje nie muszą składać, nie, bo nie będą obligowani do nowych, jeżeli się nic nie zmienia, no to przyjmujemy tak jak do tej pory ilościowo i tak dalej, jeżeli chodzi o domowników, tylko się cena będzie nam zmieniać, prawda? A czy realnie nie poczekać do rozstrzygnięcia tego przetargu? Czy pan radny jeszcze? Nie, to już tyle, dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze? Jeśli nie, to Pan Burmistrz będzie odpowiadał. Bardzo proszę, Pan Krzysztof Szpyt. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Dużo z mojej strony i wyjaśnię. Tak jak kolega wyjaśniał, do kalkulacji braliśmy to, co wychodzi nam z poprzednich realizacji zadania zbierania odpadów na terenie miasta. Liczby nie kłamią. Tyle produkujemy śmieci, co dają te kalkulacje. Natomiast i to powiem, jest to faktycznie, dane są bardzo rozbieżne, jeśli chodzi o poszczególne gminy. Bo możemy się zastanawiać, możemy nie zgadzać się z tą ilością i pewnie Pan Radny Włoch też to patrzył na okoliczne gminy, ile produkują mieszkańcy, ile produkują śmieci. Może to być jakby niewiarygodne to, co się dzieje w mieście. I dla przykładu podam dane statystyczne, dane informacyjne, które były za poprzednie lata. Załóżmy w Lubaczowie, ja mówię tylko na, żeby nie mieszać, żeby nie rozszerzać, tylko o odpadach zmieszanych. W Lubaczowie to jest 159 kg na osobę. W gminie Lubaczów to jest 59 kg na osobę. W gminie Starych Dzików 32 kg na osobę. Wolę się zachwycić i
już trochę lepiej, 109 kg. Jest tak. Obszar miejski. Proszę. Są. No bo w zależności od nie będziemy ilości odpadawać, bo to znaczy jest statystyczna osoba i to można porównać. W Cieszanowie 53, w Chorzowie 75, trochę więcej jest kawałek miasta. Ale na Podkarpaciu całym średnio to jest 132 kg mięsa. Porównując się do nas, do obszarów miejskich, Jarosław 211 kg na osobę. Leżajc, podobne miasto, 159, czyli tak jak Jakubaczów. Przeworsk 210 kg na osobę. Łańcuch 159, Leżajc też 159, Rzeszów 234, widać Przemyśl 237. Z tych naszych analiz wynika, że im bardziej obszar jest zurbanizowany, miejski, tym więcej po prostu odpadów zostaje zbieranych. Ludzie po prostu na terenach wiejskich widocznie zagospodarowują niektóre rzeczy, a szczególnie zmieszamy pewnie bio w inny sposób. Można taką teorię wysnuć. Natomiast patrząc na, nie odbiegamy od porównywalnych miast w Podkarpaciu, bo taką analizę można przeprowadzić. I nie da się oszukać cyfr. My tak naprawdę nie planujemy w przetargu, to co pan radny Morski sugerował, żebyśmy poczekali na przetarg. My widzimy, jak te przetargi kształtują się w odpowiednich, czyli w okolicznych gminach, i my wcale lepszej ceny nie dostaniemy. Czyli kalkulujemy cenę przetargu, tego co teraz, za jaką cenę teraz nas firma obsługuje, kalkulujemy w taki sposób, że odnosimy to do tego, ile w mieście tych odpadów zbierzemy. I tu inny wynik nie wychodzi. Tu nie ma możliwości ruchu, czy zastanowienia się, czy możemy być więcej, czy może być mniej, czy jakiś błąd tutaj jest. Pewne dane statystyczne i wieloletnie powodują, że tutaj musimy się poruszać w takich ilościach, jaką byśmy podali do kalkulacji. Uważam, że ona jest w zasadzie poprawna. Nie wiemy, jak się zachowa rynek, jeśli będziemy w niego ingerować, będziemy lekko motywować ludzi do sortowania, czy próbować spowodować to, żeby część, nieduża część biodegradowalnych odpadów została w kompostownikach. I tak naprawdę z naszych analiz wynika, że tylko taki proces, czyli proces zmniejszania ilości odpadów, spowoduje to, że możemy liczyć na zmniejszone opłaty za wywóz śmieci. Bo inne czynniki typu tańsze zbieranie czy tańsze składowanie nie wchodzi w grę, bo widzimy, że co roku, i to widzieliśmy przy nas kolejnych umowach na zbiórkę odpadów przez nasze przedsiębiorstwo usług komunalnych, gdzie pokazywano nam kalkulacje oferty dla firmy przez regionalne wysypisko w Radlinie, gdzie w ostatnich latach cena za składowanie rosła 100%. Także tu my też teoretycznie, patrząc na system, powinniśmy rok do roku cenę stukrotnie, czy o 100% zwiększyć cenę. My staramy się w jakiś sposób powodować, że trochę mniej tych frakcji jest i przez jakieś działania nasze edukacje staramy się to zmniejszać. Tylko taki sposób widzę na zmniejszenie potencjalnej kwoty i kosztów obsługi tego systemu. Nie jest naszą intencją takie bezcelowe ustalanie stawki za wywóz odpadów komunalnych, ponieważ jest to system zamknięty. Tyle, ile zbierzemy od mieszkańców, tyle wydaje, czy może inaczej, tyle, ile kosztuje nas zbiórka odpadów, tyle powinniśmy zebrać od mieszkańców, żeby oni sfinansowali
tą działalność. My na tym nie zarabiamy, nie możemy zarabiać, nie możemy z tego inwestować. Jeśli byśmy myśleli o inwestowaniu w jakieś obszary właśnie związane z gospodarką śmieciową, typu jakieś przoki, mini przoki mobilne, to byśmy zdecydowali się na to we własnym zakresie, czyli z naszych własnych środków inwestycyjnych miejskich, czy to za pośrednictwem jakichś funduszy zewnętrznych, które są nakierowane na ochronę środowiska. Zresztą w planach przyszłościowych, jeśli chodzi o tą siedzinkę, dawaliśmy takie działania, że chcemy przeprowadzić nawet kwotowo parę milionów złotych do programu, który jakby rezerwuje czy określa potrzeby okolicznych gmin, podawaliśmy. I to w przyszłości będziemy musieli zrobić, ponieważ tak jak tam cały czas powtarzam, ilość śmieci nas po prostu, czyli naszą stawkę określa ilość śmieci produkowanej w mieście. Jak widać w porównywalnych w stosunku do nas miastach, jest ona taka sama albo większa. Więc tutaj nie uciekniemy od faktu, tylko musimy się z tym pogodzić i ewentualnie działać na rzecz zmniejszenia, ewentualnie obniżenia kosztów obsługi, czyli potencjalnie jakby wrócić do tego, czy kontynuować myślenie i działania w obszarze zbierania samemu, czyli stworzenia spółki i prowadzenia zbiórki swoją firmą, chociaż z drugiej strony, jak to mówiłem na komisji, gro kosztów jest związane ze składowaniem. To zawsze będzie koszt, który będziemy musieli uwzględniać w naszej kalkulacji, a on rośnie z roku na rok i myślę, że nie widać końca, żeby się zatrzymał. Także, Szanowni Państwo, wracając do odkładania czy tej decyzji, my już przyjmując kwotę 26, kalkulowaliśmy, że to jest 12 miesięcy. Podejmując dzisiaj taką decyzję, przesuwamy wejście w życie, bo to musi być opublikowane wejście w życie o 2 miesiące, czyli styczeń, luty jest zbierane po starej stawce, czyli de facto już średnio w ciągu roku mamy tą stawkę na poziomie pewnie 24 zł. Jeśli to hipotetycznie obniżylibyśmy tą kwotę, tę stawkę, zakładając optymistycznie, że jednak nie zbierzemy tyle śmieci, a stałoby się tak, że faktycznie jednak nic się nie zmieniło, jest zbierane, no to ja bym nie wiem, w miesiącu październiku stanął przed decyzją, co dalej robić. Bo tak, czy dalej prowadzić tą działalność, skoro nie mamy pieniędzy w budżecie, czy nie. I co wtedy? Nie podpisywać umowy z firmą? Czy wtedy my jako Rada zbieramy się szybko, błyskawicznie i ustalamy, że do końca roku na 2-3 miesiące brakuje nam, załóżmy, pół miliona i ustalamy wtedy na 3 miesiące nową stawkę? Czyli 30, ja tak kalkulowałem między 32-33. Też niedobrze. Wydaje się, że i tam w okolicach tam 90% że te kalkulacje, które myśmy też analizowali w różnych aspektach, że ona jest najbardziej realna. Nawet sobie pozwolę na stwierdzenie, że jest nawet nie do końca doszacowana. Także że stawka nie do końca myślę, że zapewni nam w tym roku pokrycie naszych wydatków, ale to też jest element motywujący, żeby w niektórych obszarach próbować zmniejszyć ilości i pilnować firmy, które zbierają, ponieważ mimo tego, że odpady są już teraz są przepisane do gminy, to analizując pewne aspekty takiego praktycznego zbierania odpadów, nie jesteśmy pewni, czy w naszych wypadkach podczas zbiórki nie pojawią się inne i czy my za nie nie zapłacimy. Takiej pewności też nie mieliśmy do tej pory, ale generalnie teraz, w przypadku nowej ustawy i nowego systemu rejestracji, zarówno przy zbieraniu, jak i składowaniu, mamy większą pewność,
że ten system będziemy śledzić na bieżąco i trochę lepiej. Natomiast patrząc na liczby, nie możemy zakładać optymistycznie, że będzie tych śmieci. Dlatego, Szanowni Państwo, no, tak rozsądnie patrząc na ten problem i też patrząc rozsądnie na budżet, bo to jest od razu przełożenie na to, co się dzieje w budżecie, wolałbym, gdybyśmy się dobrze zaskoczyli pod koniec roku i stwierdzili, że mamy 100 tysięcy więcej, ale to więcej ludzi się buduje i wtedy powiedzieli, że dobra, inwestujemy te pieniądze na inne działania związane z edukacją, czy dofinansowaniem elementów, które w mieście są potrzebne, związane z obsługą tej gospodarki odpadami. Mówię o pojemnikach zbiorczych, pojemnikach na popiół, bo nie do końca jest powiedziane, że firma takie elementy ma obowiązek ustawiać. Popiało to, co my zbieramy po osiedlach, to jest element normalnie odpadów zmieszanych. I generalne one zawsze były, prawie zawsze, w kubłach. Tylko no, dobra wola, współpraca z firmą, pojawiły się te odpady, ale one też się nie znajdą w innej frakcji, tylko w zmieszanej. To firma to wywiezie. Także tutaj z naszego punktu widzenia to nie tylko sama obsługa, ale też dużo naszych obowiązków, jeśli chodzi o zapewnienie poprawności działania systemu. I też musimy wspólnie ze spółdzielnią mieszkaniową, wspólnie z firmą, która będzie zbierać, też te elementy tego systemu zbiórki odpadów unowocześniać i doszczelniać system. Bo tutaj, jak pan kierownik mówił, kalkulujemy, że my mamy 9 tysięcy, niecałe 9 tysięcy deklaracji. To znaczy, że jest tutaj pewna też pole do uszczelnienia systemu i to też musimy zrobić. I to też będzie wpływało na zwiększenie wpływów z tytułu zbiórki odpadów, ale to będzie proces ciągły i będzie od razu. I też mam nadzieję, że właśnie to nawet przy tej stawce niedoszacowanie tej kwoty w tym systemie będzie nas też motywowało, żeby doszczelniać system i zbierać jeszcze więcej do tego obszaru pieniędzy. Także, Szanowni Państwo, proszę Wysoką Radę o przyjęcie tej uchwały z uwagi na, myślę, że na z mojej strony dobrej kalkulacji, potrzeby obsłużenia tego systemu na dobrym poziomie, a myślę, że tego wymaga właśnie działalność w takiej miejscowości, o takim charakterze miejskim, jakim jest to. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. Pan Wojciech Mamczur, bardzo proszę. Panie burmistrzu, Wysoka Radzie, panie przewodniczący. Mamy tu problem ze względu na to, że na samym początku już tak rozmawiali. Moja pierwsza propozycja jest taka, żeby 5 minut przerwy pan przewodniczący zrobił, gdybyśmy porozmawiali sobie. Natomiast druga taka propozycja, bo jest taka sytuacja, że niektórzy mieszkańcy miasta w swoich koszach mają bardzo mało śmieci. Także jak się dowiaduje, w ciągu miesiąca pół kosza tylko prawda, zbierają i okazuje się, że on przez dwa miesiące dopiero bierze cały kosz. Bo są tacy mieszkańcy. Natomiast ten mieszkaniec zapłaci wtedy te 26 zł i zapłaci za kogoś. Także tu starsze osoby też naprawdę mało zbierają. Teraz też rozpuszczę zastanowić się na tym. Propozycja jest taka, przynajmniej. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa radny? Prosiłbym o ciszę. Czy ktoś jeszcze z Państwa radny? Pan Paweł. Panie burmistrzu, tylko chciałem jeszcze pan dopowiedział, co odnośnie tych kar. Wiadomo, o co chodzi. My tych oszczędności nie będziemy w sumie nigdy, jeżeli określona grupa osób, set ileś, będzie nie segregować te śmieci, a po prostu będą za to spływały kary do urzędu, czy trzeba będzie je pokryć. Z wszystkich mieszkańców. Dziękuję bardzo. Pan Rafał. Panie przewodniczący, panu burmistrzowi, uprzejmie goście. W moim odczuciu ta kwota jest
wysoka, rozumiem, w liczeniach liczby mieszkańców, to nasz wysoka wypowiedź burmistrza, oczywiście jesteśmy na komisji, na sesji teraz. W związku z tym też chciałbym taką wyrazić swoją opinię ewentualnie na dokształcanie mieszkańców tutaj, jeżeli chodzi o ten tonaż, nie tylko szkoła, nie tylko wśród uczniów, ale zwiększyć nakład informacji w mediach naszych społecznych, w naszej gazecie i nie tylko, nawet poprzez ulotki, nie ulotki, a nawet jakbyśmy mieli ulotki wraz z wyłożeniem tych śmieci, by dawać każdemu mieszkańcowi do ręki, żeby po prostu każdy mieszkaniec wiedział i zdał sobie sprawę, z czym to się wiąże, z czym to jest. Oprócz tego też, aby analizować kwartalnie, ewentualnie tonaż ten wyłożenia śmieci. Bo skądś ten tonaż po prostu musi wynikać, żebyśmy później na koniec roku wiedzieli, w jakich miesiącach ewentualnie, kiedy mamy, jakie osiedla, mniej więcej te śmieci wytwarzają. To jest raz pytanie takie następne, czy osiedla są przygotowane do segregacji śmieci, no bo są duże osiedla, a tych pojemników, tych kubów jest nie do końca wystarczalna ilość, to jest raz. I przede wszystkim, czy ludzie segregują też na osiedlach śmieci, też ewentualnie dojrzy tam edukacja. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu i teraz poproszę pana burmistrza na ten zestaw pytań o odpowiedź. Pytanie, czy odniosę się do pana Wojtka radnego. To co pan jakby podniósł temat niesprawiedliwości, ona będzie w każdym systemie ustalenia stawki. Można za osoby, można za gospodarstwo, można za ileś odbieranej czy tam zużywanej wody. Zawsze część ludzi czegoś tam nie będzie robić. Tak? Będzie wody zużywać mniej albo więcej, bo chce. Tak? I ciężko tutaj ten system mimo wszystko w każdej postaci nazwać sprawiedliwym. Najbardziej sprawiedliwym byłby taki, kiedy byśmy mogli ważyli śmieci każdego mieszkańca. I sprawdzali, co tam jest. Tylko teraz proszę sobie wyobrazić logistykę takiego przedsięwzięcia. Jakby to musiał być rozbudowany, nowoczesny, ilość ludzi, ilość sprzętu, żeby to obsłużyć. Wtedy byłby sprawiedliwy, każdy płaci za ilość śmieci. Tylko każdy kij ma dwa końce. Jeśli ktoś by sobie pomyślał, po co mam oddawać śmieci, jak mogę wyrzucić sobie do rowu albo do lasu. Czyli nawet taki system, który by był sprawiedliwy, nie doszczelni go do końca, bo byśmy znajdowali zawsze te śmieci w różnych miejscach. Co było w przypadku, przypomnijcie sobie Państwo, kiedy była łata za kubem. Wtedy znajdowaliśmy w mieście śmieci w różnych miejscach, takich, gdzie można to niepostrzeżenie wyrzucić. Co do kary, panie Pawle, to myślę, że tutaj są dwie kary. Jedna kara za niesortowanie ogólnie dla miasta. I tu to jest kara, która wszystkich dotyczy, ale statystycznie całego miasta. Natomiast to, co myśmy ustalali w uchwale, to jest kara, która jest możliwa do zastosowania wobec osoby, która nie segreguje śmieci. Przypomnę, że w nowej ustawie nie można nie segregować. Nie można zadeklarować, że nie będziemy segregować jako mieszkańcy. Musimy to robić jakby z przymusu, z mocy ustawy. Natomiast jeśli byłby taki przypadek, że ktoś notorycznie nie segreguje i jakby protestuje przeciwko takiemu sposobowi zbierania, no to wtedy my będziemy zobowiązani tą karę doliczać. I to jest to, co musieliśmy zgodnie z ustawą w naszej uchwale przyjąć. Ustawa przewiduje od 2 do 4-krotności kary za niesegregowanie, krotności stawki podstawowej. My przyjęliśmy 2 razy, bo musieliśmy, minimalną. I tak jak dziś, ja myślę, że na poprzedniej sesji też to mówiłem, ale
to też dyskutowaliśmy o tej możliwości złośliwości podejścia do tematu. No my nie jesteśmy, przypomnę, jako miasto, nie chcemy iść w tym kierunku, żeby karać, bo zaraz byśmy dostali też od mieszkańców uwagi, że no, fajnie sobie reklamujecie budżet, tak? Czyli jak najwięcej kar. Proszę zauważyć, jakie były dyskusje kiedyś o fotoradarach w budżecie centralnym. Był zapisany w budżecie ilość wpływów z fotoradarów. My w naszym budżecie nie mamy wpływów z kar. I to jest też sygnał, że nie o to nam chodzi, żeby przez tą dwukrotność zwiększać sobie wpływy do budżetu z tytułu zbiórki odpadów komunalnych. Kara jest motywująca, jest straszakiem i to też jest dla nas ważne, bo każdy element, który da się wystartować w zbiorze zebrany poza śmieciami z mieszaniem, powoduje, że mniej będziemy płacić, a stawka na zmieszanie jest największa. Zdrowy rozsądek, podejście i my będziemy to raczej bardziej edukować i przekonywać niż karać, natomiast te stawki są wymagane ustawowo. Co do osiedli, myślę, że przy zmianie systemu naliczania i rozliczania za śmieci, do tej pory przypomnę, że był to system ryczałtowy, gdzie firma, która zbierała, nie do końca miała motywację, żeby to robić często. Jeśli chodzi o osiedla, przecież tutaj mamy przypadki, wiemy sami, że były zgłoszenia, są przepełnione, nie było reakcji natychmiastowej. Natomiast tutaj przypomnę, że na poprzedniej sesji myśmy przyjęli minimalną częstotliwość odbierania z osiedli, to jest tydzień, co tydzień i myślę, że ale no, nie możemy, bo już są różne przypadki i różne okresy. To jest, myślę, że to jest wystarczająco, ale my przecież możemy w ustaleniach z firmą określić pewne zasady zbierania, bo dla nich podjechanie na osiedle w mieście to nie jest problem, a każdy kilogram zebrany to jest zysk. I z osiedla to jest jeden wyjazd, pewnie samochód. Prawda? Teraz, patrząc biznesowo, powinno się to opłacać. I myślę, że w ten sposób działając, mając albo większe pojemniki, albo częstszy odbiór. Trzeba wypośrodkować to w zależności od możliwości technicznych obsługi przez firmę, która będzie nam tę usługę świadczyć. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi, pan Krzysztof Czerniak. Ja tutaj tylko chciałem się do burmistrza oczywiście odnieść do tego. Kwota 26 zł oczywiście jest kosmiczna. Ja myślę, że w przypadku będzie przynajmniej na takim samym poziomie, jeżeli obudzimy się z tym, że będzie 35-39. Jeżeli chodzi o tą kwotę, a którą potem będziemy musieli na przykład dociążyć w miesiącu listopadzie czy grudniu, ja powiem państwu tylko jeden fajny przykład z spółdzielni mieszkaniowej, a to się wszystkich tych spółdzielni, jak przychodzi zaliczyć zawodę. Wyrównanie i niektórzy mają po 600 zł, to przyjechała rodzina na wakacjach, mają powpisywane na po 10 metrów sześciennych zawody i potem przychodzi tak, że ma trzeba zapłacić 1000. I jest, no tej wody nikt nie wylał, przecież my wylewamy tą wodę z kranu. Tak samo jest tutaj, jak Burmistrz wspomniał, z tą ceną, która może być na końcu, w listopadzie, co będziemy się zbierać i co wtedy zrobimy, powiemy wszystkim, przykro nam bardzo, po stówce zrzucamy się co miesiąc, bo niestety mamy niedoszacowanie. Jeżeli chodzi o to nasz, nie wiem, czy można przetargu wymusić na firmie, która będzie od nas wybierać, żeby nam po statystyki wybrała, co siedzi, wszystko po kolei. Aluminium, papier i wszystko po kolei. Jeżeli chodzi o bloki, za rzadko jest to raz w tygodniu. Musimy to przeanalizować. Jest bardzo prosty przykład. Piątek, sobota i niedziela. Co się dzieje wtedy u nas na osiedlu? I tak jest wszędzie. Panie Burmistrzu, zaprosiłem wczoraj papła, pokazałem, jak wygląda nasz kosz, podyskutowaliśmy. Po opóźnieniu? Po opóźnieniu.
Musimy coś wymyślić w spółdzielni mieszkaniowej, ja chciałbym powiedzieć z kolegą jednym, drugim na osiedlach. Chodzi, mówimy o kompostowniki. Wczoraj poszedł się ktoś wyrzucił 10 słoików z ogórkami. Całymi. Gdzie ma to wyrzucić? Do toalety? Nie. Ze szkłem. Wszystko wyrzucił. Napił, wyrzucił, cieknie, leje. Nie mają gdzie tego ludzie wyrzucić. Musi być pojemnik na to jakiś. Chleb. Wszystko wisi na haczkach. Ciasta, nie ciasta, wszystko to wisi. No nie mamy tego, gdzie wyrzucić głowę. Dalej edukacja. Tak jak kolega w tym rzeczy. Nie chcę tego kosze wyrzucę, dlatego mieszają. No dlatego, bo niektórzy mama nauczyła, że nie ma się wyrzuca. Bo ja mam mały problem, bo kumplowi tam zawiezie i skóra zje jajko. No tak to mama wychodzi. Dokładnie. Co jeszcze? Najważniejsze jest lat. Nie wiem. Pszczoł to jest najważniejsza moja. W tej chwili dla mnie, pszczoł w Lubaczowie, czy taki kup jako miński, nasz lubaczowski, to jest chyba najważniejszą rzeczą, jaką my sobie mamy. Po pierwsze, możemy kontrolować cenę, bo to my ustalimy. Tak rozmawialiśmy na komisji, że w każdej chwili możemy odwołać przetarg. Bo sami możemy zawieść, jeżeli będziemy dążyć. Ja wiem, że to jest długo. Terminowa inwestycja przez 5 czy 10 lat, zakup 5 samochodów i wszystkiego. Panie burmistrzu, a co będzie za 3 lata? W 2014 roku rozmawialiśmy razem tutaj na tej sali, że będzie to w kosmicznym tempie za biec. Mamy 2020 i mamy taką cenę. I mamy kosmos. Inwestowanie w spółkę? 5-10 lat? Ja bym chciał najlepiej tak już za przyszły rok. Teren wynajmiemy, to segregujemy. Dzisiaj pan zapytuje, a co z opłatami? Uzmysłowił mi, że każdy z nas ma samochód. Co robisz z teroma pługami, jak wymienił opłatę zostawi? Co, pod naszym kontenerem pod blokiem? Nie wyobrażam sobie tego. W tej chwili stoi dzisiaj dwa łóżka i dwa telewizory. Dobrze, że mamy pług, zadzwonię jeszcze, poproszę ładnie. Dzień dobry, z tej strony. Tak. Ładnie poproszę, dzień dobry, Krzysiek z osiedla, tutaj stoi, udawała się, przyjadą i zabiorą. Tak samo jak do spółdzielni. Spółdzielnia też nigdy mi nie odmówi. Pojęki przyjechała, posprzątała, super. Co będzie za miesiąc? Musimy naprawdę wszyscy usiąść i plan działania na taki skalę, myślę, 2 lata. A nasza spółka, wszystko zobaczy, powinna wrócić do dyskusji, to bardzo pilnie. Bo jak budżet się pięknie zamknęli, wszyscy się ładnie dogadali, co mamy w Lubaczowie pilnego do zrobienia, czy tego, co jest zaczęte, co jest do skończenia. W tej chwili musimy porozmawiać o tym, co jest w tej chwili co roku śmierdzącą sprawą. Bo to wszyscy mieszkańcy płacą. Mieszkańcy nie chcą płacić więcej. Nie chcą płacić za kogoś jeszcze. Za kogoś, Paweł, dokładnie to. To nie chodzi jeszcze za kogoś, bo można też za kogoś zapłacić, tylko żeby to było sprawiedliwe. Ja wiem, że będziemy dalej dyskutować, że w domach prywatnych segregujecie w miarę. Też oczywiście to jest tak, wiesz, pana się pytało. Pół na pół, dokładnie. Bo pana pytałem i mówi, że to nie jest tak, że na osiedlu jest tak kiepsko bardzo, a w mieszkaniach prywatnych jest tak super. Bo mówi, że worki pana to jest różnica. No jest różnica pojedynczo. Proszę. Różnica jest we wszystkim. Tylko my musimy edukować, bo za 5 lat się spotkamy i będzie 70 zł za osobę. Jeszcze raz powtarzam, nasz PUK, czyli nasze przedsiębiorstwo, nasze segregowanie, wtedy możemy coś w firmie pokazać zewnętrznej, że my też to robimy. Tyle, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Powoli. Pan Wojciech Mamczuk. Ale teraz mam pytanie, co zrobić, żeby, bo tak, mieszkańcy do przykładu to płaci, na ile do przykładu będą musieli płacić 26 zł. No bo ja patrzę, to będę te śmieci generował podgórową, bo tak mi pasuje. Co zrobić, żeby właśnie tego nie było, żeby on wiedział, mniej będzie mniej płacił. Za rok zapłaci 30 zł. No ja to rozumiem, tylko że no, mieszkańcy tego nie rozumieją. Mnie się wydaje, że... Edukacja. Ale jak mniej tu mówisz? Dziękuję bardzo.
będzie mieć czysto śmieci, będą wszędzie. Z czym jest różnica? Tak, z czym jest różnica? Różnica jest taka, że mnie, czy osobę mieszkającą w domu, jedno rodziny, wyedukują momentalnie. Dwa tygodnie. Bo przyjdą, sprawdzą, dowalą mandat i tyle. Co jest gorzej właśnie z blokami. Bo jeżeli na koniec roku przyjdzie kara jedna, druga, trzecia, w wysokości przykładowo 100 tysięcy złotych, to przejdzie to automatycznie cena śmieci na drugi rok wyższa. Będzie jeszcze wyższa, nie z tego tytułu, że będzie więcej śmieci, tylko z tego tytułu, że ludzie nie będą segregować. A za tym idą te kary. I te kary będą robić kary i to jest taki łańcuszek. Trzeba się na to patrzeć. Zauważyłem wczoraj na przykład, że do świetnika na osiedlu może wejść każdy. Tam nie ma nikt klucza, złotki. Tam może wejść każdy, rzucić sobie co chce. Powinno to być zamknięte. Wieczorem powinno być zamknięte. Dlaczego? Brak światła. Brak światła. Nikt tam do środka nie wejdzie, bo nikt nic nie widzi. Długi na parę metrów. Stoi koło drzwi i tą reklamówkę na sam koniec traf. No wczoraj ja widziałam, były puste kosze na dnie. Tam, gdzie miał być papier, to były słoiki, butelki. Jedynie co plastik był wrzucany, ale nie wszędzie. A tam, gdzie butelki szklane, to było pusto. A szkła było w każdym koszu po troszkę. I tak będzie cały czas. Ktoś za to będzie musiał płacić. Urząd nie może. Więc ktoś musi się na to zrzucić. My się na to zrzucimy wszyscy, płacąc te kary, przeliczając na stawkę na następny rok. Mi się tak wydaje. No, może się mylę, ale no, tak pochodzę. Dziękuję bardzo. Krzysztof Czerwiec. Mieszkam w tym bloku 32 lata. Tak samo jak ty powiedziałeś, że w ciągu dwóch tygodni wydobujesz to mieszkanie, swoje mieszkanie, swój dom, to ja to robię już od przynajmniej 10 lat. Ale gdyby to wiesz, to mała rybka, która się nazywa chyba, ja mieszkam do rzeczy, panie słowo. Co mają mieszkańcy zrobić, jeżeli na przykład, ja mam jeszcze dużą kuchnię na przykład, na Nowida, ale moja teściowa to tak wiesz, koło siebie. Gdzie mam postawić 5 kuszy? Bo teraz jest 5 prac. Tak, 5 prac. Drugie, ja bym to zadać to pytanie. Nawet nie zadaję, ale wrócę do tego. Kompostownik, żeby wszystko wyrzucać pod bokiem. Co zrobisz, jak będzie plus 50 stopni w lecie z tym kompostownikiem? Masakra. I powiem ci, gdzie to wszystko wędruje. Jest to aorta, podnosi się górę do deskę i płynie. Ale gdzie to płynie? Też do nas. Jeszcze zatyka, wszystko i po kolei. I potem mamy dwa razy więcej osadów na oczyszczalni ścieków. Bo ktoś to musi wyrzucić. Czyli się samo przez siebie. Tyle. Ktoś za to musi zapłacić. Ten, kto... Dla mnie, to nie jest na dzień dzisiejszy, w ciągu 5 minut to zobaczymy. No właśnie. Możemy posiedzieć tutaj wszyscy i na pewno jakąś wniosek z tego wyciągnąć i próbować tego. No jak nie będziemy próbować, to będziemy cały czas się tylko sprzeczać, kto więcej wyrzuci. Czy w blokach, czy na osiedlach jednorodzinnych. Po to dlatego myślę o przodku, myślę o naszej jednostce, podjechać, zobaczyć, próbować i tyle. No, aż w pewnym momencie się uda. Ale musimy oczekiwać. Dziękuję bardzo panu radnemu. Jeszcze chęć zabrania głosu pan Wojciech Kołakowski zgłasza. Nie, Wojciech Kołakowski. Mam paroletni staż pracy w PUK-u. Urzędu usłyszałem głosy. Ten temat, że komuś ktoś podrzucił i wywiezie na czyjeś konto, nie wchodzi w rachubę, proszę Państwa. Nie mówmy i tu, nie ściskajmy nikomu. Biorąc od nas, nowy system, który powstaje, jest zważony na bazie, z bazy nie może inny tonaż dojechać do młynów. Na młynach jest przeważany, jest dopiero tam dane, gdzie powinien być dany. A jak zwrócił Pan radny tutaj uwagę jedną teraz w ostatniej chwili, jest dobry system,
własnego, tak jak myśmy zbierali, z miasta się zbierało, na bazie się przesortowało, a ponownie wtedy odesłało się to, za co dopiero zapłacimy. Dokładnie. A my pozbieraliśmy z miasta wszyscy. Nie ma podziału. Mieliśmy podziału, że będziemy osobą brali każdą osiedle. Nie da rady. Samochód jest tak duży, żebyśmy naście razy musieli jeździć, to my będziemy osiedle tylko zdawać. Któreś pokolenie. Te sprawy na pewno nie tylko. Chodzi o to, żeby właśnie zrobić taki system, tak jak to było w Puku Rubionie. Przywozili na przykład z osiedli, wysypane, ludzie mają tam jakieś utrupki, wpadki, różne rzeczy. Póki przyjmował na tym celu, tam nie była ciężka praca, kwestia urzucenia plastiku i coś tam jeszcze, strzemięcia korka nawet korki były oddawane. Butelka to samo, przyjeżdżały te butelki, w tych workach, gdzie szkło, było wszystko. I ceramika, trzeba było to oddzielić. Kolor do koloru, białe do białego. I nie było sprawy, kto jechało w odpowiedni miejsca, gdzie było tam zawarte. I proszę Państwa, no, na tym naprawdę, jak Pan mówi, trzeba naprawdę rozważyć sprawę i to, jak my wewnętrznie nie zrobimy tego tutaj, przepraszam, Wy nie zrobicie, a my zapłacimy, bo my zapłacimy, to nie będzie tak, ktoś nie będzie jeździł, bo tutaj w mieście, myśmy za każdym razem telefonik i jechało się i się pozbierało, że niech to miasto tak wygląda. Ale jak ktoś zacznie jeździć naście razy z Podjarosławia czy z Młynów, wtedy się tak miasto dobie i sobie wyszło. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu Wojciechowi. Czy ktoś jeszcze w ramach dyskusji? Jeśli nie ma, to przystępujemy do głosowania. Nie będzie przerwy. Ma być przerwa? No to ogłaszam 5-minutową przerwę. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, ogłaszam, że 8 radnych głosowało za, 6 wstrzymało, 1 radna była przeciw, stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Następny projekt uchwały określenia głównych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz odróżniania zbiorników bezodpływowych i transportów nieczystości ciekłych. Również poproszę pana kierownika Piotra Kalbucha o wprowadzenie do tego projektu uchwały. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, Szanowni Państwo. Konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały wynika z wyłączenia z gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi nieruchomości niezamieszkałych. Uchwała ta określa główną stawkę za odbiór odpadów komunalnych w wysokości 300 zł za 1 metr sześcienny. Stawka ta nie będzie mogła być przekroczona przez przedsiębiorców, którzy będą zawierać indywidualne umowy z właścicielami nieruchomości niezamieszkałych. I dodatkowo jest określona
wyczyszczalnia i zadanie do wypełnienia obowiązków selektywnego zbierania odpadów komunalnych w wysokości 600 zł. Te stawki są na poziomie zbliżonym do tych stawek, które w tej chwili zapłacili przedsiębiorca płaci 39 zł, a teraz wychodzi około nawet już 36. Tylko że przedtem były zróżnicowane stawki w zależności od wielkości pojemnicza, a teraz to jest krok otrzymany. Dziękuję bardzo panu kierownikowi. Proszę pana Jana Radowskiego, przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej OPI. Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miejskiej w Lubaczowie na swoim posiedzeniu dnia 28 stycznia 2020 roku po zapoznaniu się z projektem uchwały wysłuchaniu wyjaśnień kierownika referatu pana burmistrza zaopiniowała tej uchwały pozytywnie. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo, pan Marek Małecki. Szanowni Państwo, no jeszcze raz wrócę do tego, co wcześniej może już powiedziałem odnośnie teraz zauważyła się nas dotyczy, nie chodzi o przedsiębiorstwo, firm i tak dalej, maksymalna kwota, stawka, jaką może przedsiębiorstwo dane od przedsiębiorców żądać za pojemnik. Zależy się, prawda, ale takie obawy właśnie po paru tych telefonach na firm, które się zajmują śmieciami i odmowie, prawda, podpisywania umów z przedsiębiorcami, czy w razie, jak była taka sytuacja, że nikt nie chciał faktycznie podpisywać umów, co wtedy mają zrobić przedsiębiorcy. Bo jednak tego jest sporo na naszym terenie. No my liczymy na to, powiem szczerze, jako przedsiębiorcy, może czy jako firmy, instytucje i tak dalej, to dotyczy wszystkich, że liczymy na ten przetarg 17, jaka firma zostanie wyłoniona w tym przetargu, no i że ona będzie chętna jednak, bo myślę, że może będzie się jej to kontynuowało. No tutaj pan Kierling mówi, że ceny no faktycznie w stosunku do tych wcześniejszych są troszeczkę mniejsze, bo te 300 zł za metr sześcienny to daje nam tam mniejszą opłatę niż do tej pory, dlatego że pewnie 1000 zł 360, no teraz będzie 330, prawda? Po tej stawce, patrząc. Znaczy, o ile do 279 chyba była stawka. Znaczy, niższe pojemniki będą. No, znaczy, myślę, to troszkę może inaczej, bo się inaczej na to, że nie składają. Ale to generalnie jest tego, tylko że teraz trzeba wziąć pod uwagę, że teraz będzie nam potrzebne 4 pojemniki, a nie jeden pojemnik do tej pory, bo nie będzie już zmieszany, tylko będą segregowane. Co prawda, jak ten jeden posegregujemy, to w tych dni będą może mniejsze potrzebne, nie? Ale co jak nie będzie możliwości podpisania z firmą umowy, nie? Czy będziemy mogli liczyć tutaj na jakąś pomoc miasta w tej kwestii i ewentualnie może przy tutaj tym potencjalnym przedsiębiorcom, co zostanie wybrane, żeby też miasto miało nas na uwadze i nie uwzględnić, żeby porozmawiać, bo może się pojawić problem. Dziękuję panu radnemu. Pan Wojciech Mamczur, widziałem, że podnosił rękę. Nie, nie, nie. Nie. A kto z państwa z tej strony? Nie. Nie, dobrze. To pan burmistrz będzie odpowiadał. Bardzo proszę, pan Krzysztof. Szanowni państwo, proszę wyjaśnienia, że my nie działamy złośliwie w ten sposób, że wyłączamy przedsiębiorców, głównie o to chodzi, poza system, tylko to wynika z kalkulacji stawek, maksymalnych stawek ustawowych, które zostały określone, jeśli chodzi o przedsiębiorców. Patrząc, odnosząc do tego, co do tej pory, jakie stawki funkcjonowały dla przedsiębiorców, a to, co jest przewidziane w ustawie, nijak nie kalkuluje nam się zbieranie tego w ramach systemu, bo generalnie zapłacilibyśmy za składowanie za tonę, a zebralibyśmy maksymalne stawki, które są ustalane na poziomie, które naprawdę nie pokryłyby nawet pewnie w 1/3 tego kosztów obsługi. Także tutaj, żeby nie jakbyśmy włączyli przedsiębiorców, to musielibyśmy jednocześnie pokryć koszty w stawce dla mieszkańców z procesów zabudowanych, więc zupełnie jeszcze bardziej by nam to podrożyło działanie systemu, więc świadomie, żeśmy wyłączyli te
przedsiębiorstwa. Poczekajmy, zobaczymy, jak się rozwinie sytuacja przetargowa. Są rozwiązania ustawowe, które później jakby nadążają za tym, że ktoś tam nie będzie w systemie, będziemy pewnie to reagować, czy dalej w jakiś sposób normować tę sytuację, jeśli chodzi o procesy, czy nieruchomości niezamieszkałe, czyli głównie chodzi tutaj o przedsiębiorców. Na pewno jako miasto nie możemy zostawić przedsiębiorców nie tylko, ale i szkoły, i urząd, bo to też jest w tym systemie, bez obsługi, bo to też jest, patrząc, przypominając dyskusję nad statkami, tam jest 1000 to jest znaczna ilość i to nie może zostać jeszcze i mało tego, to musi być też traktowane. Proszę bardzo, pan Marek Moleski. To jest sprawa z tego, że miasto nas nie zostawi. Zresztą ustawą obowiązkiem miasta jest ustawa, mówię, że mają przedstawić jest miasto, prawda, bo to mówić prezydent. Ale no nie wiem, dlaczego właśnie się ustawodawca też miał co miał na myśli w ustawie, proponując te które są ustawy o tym liczniku, że za pojemnik 1100, właśnie ten, co do tej pory był powyżej 300, czy w niektórych miastach po 500 zł, to ustawy wynika, że jest 54 zł, maksymalna kwota za ten pojemnik. Ja to rozumiem, że to jest po prostu takie troszkę szalenie sobie planu, byśmy takie coś przyjęli, nie? Ale myślę, że po segregacji, wprowadzeniu segregacji, jeżeli to było zmieszane, to faktycznie może, gdyby to było nie do końca opłacalne. Myślę, że po segregacji, jak będziemy i przedsiębiorstwa będą segregację prowadzić, to na pewno będą potrzebować tam duże pojemniki, będzie ich więcej, ale mniejszy. Także myślę, że to jakoś tam się ogarnie. Także dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu radnemu. Czy ktoś jeszcze z Państwa? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Poczekamy, pani Martus, pozwolę, jest mamy dużo czasu. Kończy na fejsie. Ktoś jest przeciw, ktoś się wstrzymał, nie widzę, stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Przystępujemy do następnego projektu uchwały w sprawie określenia dolu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy miejskiej Lubaczów. Tutaj również proszę pana Piotra Kolbucha o wprowadzenie do tego projektu uchwały. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, Szanowni Goście. Uchwała określa dół deklaracji za gospodarowanie o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklaracji to jest zaszły takie trzy zasadnicze zmiany. Pierwsza to jest wykreślenie pozycji, które dotyczyły nieruchomości niezamieszkałych, w związku z tym, że są one włączone z systemu. Druga zmiana to jest określenie terminu złożenia zmiany przedtem było do 14 dni od zaistnienia zmiany w związku ze zmianą ustawy. Jest to w tej chwili do 10 dnia miesiąca następującego po zaistnieniu danej zmiany. Czyli jak zmiana była w lutym na przykład, to do 10 marca można tą zmianę zgłaszać. Trzecia zmiana tej deklaracji to jest to, że nie można zadeklarować niesegregowania odpadów. Dziękuję bardzo panu kierownikowi. Poproszę pana Jana Radowskiego, przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej, o opinię. Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miejskiej w Lubaczowie na swoim posiedzeniu dnia 28 stycznia przeanalizowała powyższy projekt uchwały, zapoznała się z wyjaśnieniami kierownika, pana burmistrza i zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Otwieram dyskusję.
Jeśli nie ma, to przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Czy ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Przystępujemy do następnego projektu uchwały. Uchylająca uchwałę Rady Miejskiej w Lubaczowie w sprawie wprowadzenia zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Tutaj również poproszę pana Piotra Korbucha o wprowadzenie. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Goście. Jest to uchwała, która uchyla uchwałę zwalniającą pewien wieloletnie 20% ze stawki. Wielodzietne z 20% zniżki za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwała ta wynika z tego, że zniżka ta nie może być finansowana z opłat ponoszonych przez pozostałych płatników, czy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, musi być pokryta z budżetu miasta Zadomianowo. Dziękuję bardzo za wyjaśnienia. Poproszę pana Jana Radowskiego, przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej, o opinię. Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miejskiej w Lubaczowie na posiedzeniu dnia 28 stycznia 2020 roku przeanalizowała powyższy projekt uchwały. Zapoznała się z wyjaśnieniami pana kierownika referatu i pana burmistrza i zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa zabierze głos? Proszę bardzo, pan Piotr Kulak. Dzień dobry. Ja nie wiem, czy to zrozumiałem, to dopytam Piotra. Czyli formalnie nie można takiej zniżki już teraz wprowadzić dla rodzin wielodzietnych? Nie, zniżkę można wprowadzić, ale zniżka ta musi być, ona jest traktowana jako pomoc społeczna i nie może być pokrywana z opłat, które ponoszą pozostali mieszkańcy na system gospodarki odpadami komunalnymi. Ona musi być pokryta z odrębnych wpływów z budżetu gminy. W takiej sytuacji ja apeluję do radnych w imieniu właśnie rodzin wielodzietnych o utrzymanie tej zniżki. Przypomnę tylko, że kilka lat temu wprowadziliście państwo zniżkę 50% dla rodzin wielodzietnych, traktując to jako element polityki prorodzinnej. W tamtym roku podjęliście uchwałę o obniżeniu tej zniżki do 20%, podnosząc jednocześnie znacząco opłaty za wywóz odpadów komunalnych. Na ten rok przed chwilą podjęliście uchwałę o kolejnej podwyżce znaczącej za wywóz odpadów komunalnych i wprowadzenie opłat od osoby. I wspomnę tylko, że dla rodziny pięcioosobowej, a taką jest rodzina wielodzietna, są też bardziej liczne rodziny, jest to znacząca podwyżka. Z opłaty 58 na 130 miesięcznie, to jest naprawdę bardzo dużo. Zachowanie tej 20% bonifikaty pozwoli także podnieść prawie dwukrotne opłaty, ale nie aż tak drastycznie. Dlatego w imieniu rodzin proszę o odrzucenie tej uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze? Pan burmistrz się odniesie. Krzysztof Szpyt, bardzo proszę. Szanowni Państwo, słowa wyjaśnienia tego, co usłyszeliśmy, nie jest kwestia tego, że możemy ją odrzucić czy nie odrzucić, tylko ewentualnie możemy przyjąć kiedyś taką uchwałę, wskazując na źródło podejścia w budżecie. Likwidacja czy uchylenie tej uchwały, którą tutaj przedstawiliśmy, ma jedynie teraz charakter dostosowania się do przepisów. Czyli nie może funkcjonować uchwała, która powoduje, że jest zniżka w ramach opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Nie może być tak, że wchodzi to w system i wszyscy niejako dodatkowo, ci, którzy nie są rodzinami wielodzietnymi, dorzucają się do tego systemu poprzez taki normalny podział arytmetyczny. Jeśli taki projekt będziemy chcieli przyjąć, to będzie to musiała być uchwała, która wprowadza ulgę, a
przypadku za opłaty, czy inaczej. To nawet nie będzie ulga, to będzie pomoc finansowa dla rodzin wielodzietnych z tytułu opłaty śmieciowej. Możemy sobie wymyślić więcej takich ulg, z tytułu innych opłat czy podatków, które istnieją w mieście. Natomiast na dzień dzisiejszy przy takiej kalkulacji można dywagować, czy miasto w jakim zakresie, jak daleko miasto, czy samorządy, a mówimy w tym mieście zobaczyć, stać na to, aby mnożyć pomoc w sferze społecznej. Bo tam, gdzie musimy to robić, tam, gdzie ustawowo niejako nie możemy w ten sposób działać, to my to robimy. Przypomnę, że obszary związane to też zwykle z dziećmi, bo opłaty w żłobkach, przedszkolach, to wszystko są opłaty skalkulowane na poziomie, no nie powiem symbolicznym, ale dosyć niskim. Obiady w szkołach to jest koszt wkładu do kotła. Przypomnę, że energia, personel, to wszystko jest kosztem miasta. To wszystko jest pomoc społeczna, którą my udzielamy głównie na rodziny i głównie na rodziny z dziećmi. Dodatkowo mamy pomoc społeczną, którą realizuje nasz MOPS. I też tutaj co roku widzimy, że coraz więcej będziemy musieli płacić za umieszczanie osób w DPS-ach, w ZOL-ach. I tutaj też nie można z tego tytułu dyskutować. To po prostu jest wymagane. Także ta pomoc, nie możemy powiedzieć, że nie robimy tego i w jakimś momencie musimy ją na tyle ograniczyć tam, gdzie nie musimy tego robić, gdzie pomoc dla osób czy dla rodzin wielodzietnych przyjmuje państwo. Bo w momencie pojawienia się funduszy na dziecko, pomocy na dziecko, nikt nie powiedział, że my coś z tego będziemy mieć. Nikt nie powiedział, że dodatkowo dostaniemy na opłatę w żłobkach, przedszkolach, tam gdzie ten obszar zapewniamy w mieście. Przecież nasze szkoły to jest finansowanie tak naprawdę 50-50, jeśli chodzi o utrzymanie edukacji właśnie dzieci. Tutaj też pomoc finansowa miasta jest ogromna. 9 milionów. Także tutaj ta uchwała porządkuje to, co nie możemy zrobić, a to, co teoretycznie w przyszłości moglibyśmy zrobić w tym obszarze czy w innym, to jest pole do dyskusji, ale też takiej merytorycznej i odpowiedzialnej pokazać, z czego w mieście rezygnujemy. Bo to nie jest tak, że wydajemy pieniądze, o tak sobie, bo mamy na wkrótce. Nie mamy. I ten budżet szczególnie jest obciążony zwiększeniem wynagrodzeń w oświacie, płacy minimalnej. Ja to mówiłem, że jest trudny do złożenia i szczególnie w tym obszarze wydatków bieżących musimy bardzo mocno trzymać rygor, jeśli chodzi o finanse publiczne dotyczące naszego miasta. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. Czy ktoś jeszcze z państwa? Nie widzę, przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Stwierdzam, że 11 radnych głosowało za, 1 radny był przeciw, 3 radnych wstrzymało się od Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Wyczerpaliśmy ten punkt porządku obrad, czyli podjęcie uchwał. Przystępujemy do następnego, 7. Informacja burmistrza miasta o prasie między sesjami. Bardzo proszę, pan Krzysztof Szpyt. Panie Przewodniczący, Rada, moje wystąpienie będzie w przyszłości.
Szanowni Państwo, poproszę o spokój. To był miesiąc związany z historiami, z pracami budżetowymi, ze spotkaniami z mieszkańcami, więc nie tutaj na bieżącej pracy w urzędzie i żadnych takich spraw, które byśmy razem nie wiedzieli, bo wszyscy braliśmy udział wspólnie, jakby nie ma do przekazania. Myślę, że typowy miesiąc pracy, czy to nad rzeczy, czy nad bieżącą, nad bieżącymi sprawami. Spowoduje, że będziemy mieli tam więcej terenu, na przykład, nie wiem, może do inwestowania, tego typu sprawy. Znaczy się, to jest tak, że przede wszystkim to jest no, trasa, która powinna i mam nadzieję, że będzie odciążać centrum ścisłe, czyli skrzyżowanie i światła nasze. Natomiast tak, mamy oczekiwania co do tego przebiegu tej inwestycji, tej obwodnicy, ponieważ poprzez ulicę Lipową w kierunku inwestycji otwiera nam co najmniej 30 hektarów terenu, które mogą, szanowni Państwo, mogą być przygotowane pod inwestycję, przy czym zasada jest taka, że wiadomo, że chcemy to zrobić z środków zewnętrznych, zasada jest taka, że dopóki te, które miałaby być uchwalone technicznie, czyli tutaj nie będzie mieć 60-60% zajętości, nie możemy się starać o następne środki z funduszy unijnych. Więc jeszcze chwilę to pewnie kontrakt, chyba że ktoś będzie chciał brać całość i wtedy będziemy już innym. Czy to jest objęte jakimiś planami zagospodarowania, czy nie? Nie, tam jest jedynie co tam jest określone, to jest sposób zagospodarowania czy wysypiska sumnego. Natomiast wokół obwodnicy też są działki nasze, które będziemy jak najszybciej, to mówiłem też w kontekście, nie wiem czy na komisji było, czy na sesji, jeśli chodzi o plan zagospodarowania, żeby się skupić właśnie na terenach, przygotowaniu pod inwestycje, pod sprzedaż tych działek, które na komisji koło są, tak, czyli powtórzę tutaj, które są blisko obwodnicy, ale też w innych częściach miasta, które są atrakcyjne, jeśli chodzi o inwestowanie i o sprzedaż tego, za co możemy wziąć pieniądze do budżetu miasta. Czyli przy obwodnicy też parę hektarów nam otwiera blisko. W 30 hektarach samo byłe składowisko się mieści, czy raczej jest... Nie, jest obok. Tam nie da się wiele zrobić, to musi upłynąć dużo czasu, żeby wykorzystać ten teren, natomiast ono w pierwotnej wersji było przeznaczone pod zalesienie, natomiast mieliśmy tam pewien moment, gdzie interesował się tym terenem inwestor, który chciał właśnie, był zainteresowany całą powierzchnią i w tym składowisku zastanawialiśmy o opinię, czy nie dałoby się zmienić sposobu użytkowania, zagospodarowania i jest możliwość postarania się o zrobienie tam skweru, parkingów. Jest taka możliwość, bo już trochę czasu minęło od zamknięcia. Także jeśli będzie zainteresowanie tym terenem, to też możemy wnioskować, myślę, że to są takie pozytywne co do zmiany charakteru użytkowania. Dziękuję bardzo. Czy do tej informacji, czy ktoś z Państwa radnych zabierze głos? Jeśli nie, to przystępujemy do następnego punktu 8. Zgłaszanie interpelacji i wniosków przez radnych. Bardzo proszę. Nie widzę. Przystępujemy do punktu 9. Informacja przewodniczącego między sesjami, czyli organizowanie prac radnych, podpisywanie uchwał, udział w uroczystościach i spotkaniach. I 10. punkt. Sprawy różne. Najpierw pisma, które wpłynęło pismo marszałka województwa podkarpackiego.
Karpackiego w imieniu samorządu Województwa Karpackiego pragnę serdecznie zaprosić Państwa do uczestnictwa w czwartym ogólnopolskim forum samorządowym, które odbędzie się w dniu 14-15 lutego tego roku w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego, Arena Wiesiąca koło Rzeszowa. Początek tego wydarzenia zaplanowano na godzinę 10. To zaproszenie pana marszałka zostanie przesłane mailowo Państwu. Również Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie wskazuje, że uchwała nr 208 Rady Miejskiej dnia 30 grudnia w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy miejskiej w części dotyczącej braku określenia w kolumnie 10.1 przeznaczenia nadwyżki budżetowej 2021-2034 w całości na spłatę kredytu została wydana o tym naruszeniu przepisów. Następna uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie stwierdza, że uchwała nr 209/16 przez 2019 roku dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie przystąpienia gminy miejskiej Lubaczów do realizacji projektu Działamy profesjonalnie w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nie narusza prawa i w punkcie drugim umarza postępowanie. Wojewoda podkarpacki wszczyna do wiadomości, bo to do burmistrza kierowana do wiadomości do nas, wszczyna postępowanie zmierzające do stwierdzenia ważności uchwały Rady Miejskiej nr 197/2019 z 19 grudnia 2019 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miejskiej z powodu naruszenia przepisu artykułu 4 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku. Jest rozstrzygnięcie nadzorcze, stwierdzenie nieważności, też również wojewoda podkarpacki. I tutaj jak Państwo będziecie zainteresowani, bo tu dużo tych jest podstawy prawnej, jak jesteście Państwo zainteresowani, to prześlemy wszystkie materiały mailowo. Również informuję, że jest wszczyna postępowanie zmierzające do stwierdzenia nieważności niektórych paragrafów co do uchwały nr 198 2019 roku, również 19 grudnia w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściwości od właścicieli nieruchomości zagospodarowania odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli opłatę zagospodarowania odpadami. Tą informację również Państwu prześlemy mailowo i również rozstrzygnięcie wojewody do tego wszczęcia, które czytałem przed chwilą, prześlemy Państwu to mailowo, żeby do zapoznania, jak to będzie w efekcie ochoty. Tyle pism, które wpłynęły do Rady. W sprawach różnych bardzo proszę, czy ktoś poza mną. Jeśli nie, to został jeszcze jeden punkt w sprawach różnych. Przedstawienie planów pracy komisji. Bardzo proszę od komisji rewizyjnej pan przewodniczący Krzysztof Czernie. Panie przewodniczący, wysoka rada, przewodniczący pan prac komisji rewizyjnej miasta Lubaczowa na 2020 rok. Mamy miesiąc styczeń, opracowanie planu pracy komisji gminy na 2020 rok. Projekt budżetu miasta Lubaczowa na 2020 rok opracowania opinii. Według kontrola miejskiego przedszkola w tym zakresie
Wiosna. Tym tematyką się zajmiemy w punkcie drugim informacji o realizacji inwestycji za 2019 rok oraz 2020 rok. Oczywiście dostaną na dzień ostatniego marca. Kwiecień, kontrola Miejskiego Domu Kultury w zakresie realizacji zadań statutowych. Wujeczka, informacja o realizacji zadań statutowych gospodarki odpadami. Maj, raport o zadaniu gminy. Punkt drugi, kontrola Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubaczowie. Oczywiście też realizacja zadań statutowych. Czerwiec, zakres sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lubaczu za 2019 rok. Będą dwa posiedzenia i oczywiście literce opracowanie wniosku do regionalnej izby obrachunkowej, literce opracowanie opinii na sesję Rady Miejskiej. Wrzesień, realizacja budżetu miasta za pierwsze półrocze 2020 roku i kontrola Miejskiego Zadania Gospodarki Zobowiązanej w zakresie realizacji badań zawodowych. Październik, analiza i sprawy wniosków pływających do Rady Miejskiej i Burmistrza Miasta Lubaczowa za 2020 rok i kontrola mocy Lubaczów. Listopad, realizacja wniosków złożonych przez radnych, komisję rady oraz mieszkańców na zebrania, które się odbyły oczywiście w miesiącu styczniu i oczywiście opracowanie opinii na sesję Rady Miejskiej. Realizacja zarządu burmistrza miasta Lubaczowie za 2020 rok i pod trójeczką mamy kontrolę realizacji tutaj statutowych. Miesiąc grudzień to jest realizacja uchwał Rady Miejskiej w 2020 roku, opracowanie oczywiście opinii na sesję Rady Miejskiej i sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2020 rok. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Teraz poproszę pana Jana Radowskiego, przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej. Plan pracy Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miejskiej w Lubaczowie na 2020 rok. Styczeń. Opracowanie planu pracy Komisji na 2020 rok. Analiza projektu budżetu miasta Lubaczowa na 2020 rok. Opracowanie opinii na sesję Rady Miejskiej. Luty. Informacje o planach inwestycyjnych i remontowych na terenie miasta od zarządców dróg. 2. Analiza porównawcza i ocena gospodarowania nieruchomościami gminy miejskiej Lubaczu. A. Opracowanie opinii na sesję Rady Miejskiej. Miesiąc marzec. Kontrola gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta. Miejski zakład gospodarki komunalnej i mieszkaniowej. Miesiąc kwiecień. Gospodarka wodno-ściekowa na terenie miasta Lubaczowa. Informacja przedsiębiorstwa usług komunalnych w sprawie gospodarki odpadami. Informacja Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie. A. Opracowanie opinii na sesję Rady Miejskiej. Punkt drugi. Kontrola Miejskiego Domu Kultury, wydatki inwestycyjne. Miesiąc maj. Raport o stanie gminy. Punkt drugi. Kontrola Szkoły Podstawowej nr 1. Wydatki budżetowe. Miesiąc czerwiec. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lubaczowa za 2019 rok oraz udzielenie absolutorium burmistrzowi miasta. Opracowanie opinii. 2. Prowadzenie działalności promocyjnej na terenie miasta pod kątem działalności gospodarczej, plany zagospodarowania, oferty inwestycyjne, zachęty dla przedsiębiorców. Opracowanie opinii na sesję Rady Miejskiej. I punkt trzeci, kontrola szkoły podstawowej nr 2, wydatki inwestycyjne. W miesiącu sierpniu kontrola NOSiR-u i obiektów sportowych, plan inwestycyjny. Miesiąc wrzesień, realizacja budżetu miasta Lubaczowa za pierwsze półrocze 2020 roku, opracowanie opinii na sesję Rady Miejskiej i punkt drugi, kontrola cmentarzy, dochody i wydatki. Październik. Realizacja programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami miasta Lubaczowa. Punkt A. Opracowanie opinii na sesję Rady Miejskiej. Punkt drugi. Kontrola MOPS. Wydatkowanie środków finansowych. Miesiąc listopad. Realizacja inwestycji i remontów bieżących w tym roku. Opracowanie opinii na sesję Rady Miejskiej. Punkt drugi. Informacja o złożonych wnioskach oraz pozyskanych funduszy.
zewnętrznych, na inwestycje, remonty, a opracowanie opinii na sesję Rady Miejskiej. I punkt trzeci, kontrola miejskich bibliotek i publicznej, wydatki budżetowe. I w miesiącu grudniu sprawozdanie z działalności komisji za 2020 rok. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Teraz poproszę pana Romana Łęckiego, przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Panie przewodniczący, panowie burmistrzowie, zaproszeni goście. Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Warszawie na 2020 rok. Tytuł: opracowanie planu pracy Komisji na 2020 rok. Punkt drugi, analiza projektu budżetu miasta Lubaczowa na 2020 rok, opracowanie opinii grupy. Sporządzenie kalendarza imprez oświatowych, kulturalnych, sportowych planowanych na terenie miasta w 2020 roku. Kontrola miejskiego przedszkola nr 3 z zakresu realizacji zadań statutowych. Marek. Informacja burmistrza o współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi. Opracowanie opinii na sesję Rady Miejskiej, kontrola Miejskiego Komitetu Przerozwiązywania Problemów Alkoholowych z zakresu realizacji zadań bieżących. Wiecie, informacja burmistrza miasta o działaniach promujących miasto, kontrola Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z zakresu realizacji zadań statutowych. Miesiąc maja. Punkt pierwszy. Sprawozdanie z zakresu działalności Miejskiego Domu Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym informacja o przygotowanej ofercie letniego odpoczynku dzieci i młodzieży, opracowanie opinii na sesję Rady Miejskiej. Punkt drugi. Funkcjonowanie Orlika i boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1. Opracowanie opinii na sesję Rady Miejskiej. Kontrola Szkoły Podstawowej nr 1 z zakresu realizacji zadań statutowych. Czerwiec. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lubaczowa na 2019 rok oraz udzielenie absolutorium burmistrzowi miasta. Opracowanie opinii. Punkt drugi. Kontrola Szkoły Podstawowej nr 2 z zakresu realizacji zadań statutowych. Trzecie. Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Lubaczowa za pierwsze półrocze 2020 roku. Sprawozdanie z działalności szkół gminnych, przedszkoli publicznych, żłobka miejskiego. Opracowanie opinii na sesję Rady Miejskiej. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Zespołu Obsługi w Lubaczowie. Opracowanie opinii na sesję Rady Miejskiej. Kontrola Miejskiego Domu Kultury z zakresu realizacji działań statutowych. Październik. Sprawozdanie o stanie zabytków w mieście, kontrola Miejskiego Przedszkola nr 2 oraz żłobka miejskiego z zakresu realizacji zadań statutowych. Listopad. Plan pracy Młodzieżowej Rady Miasta na 2021 rok. Punkt drugi. Kontrola Miejskiego Przedszkola nr 1 z zakresu realizacji zadań statutowych. Grudzień. Opracowanie opinii. Opracowanie sprawozdania działalności Komisji na 2020 rok. I punkt drugi. Kontrola Miejskiego Zakładu z zakresu realizacji zadań statutowych. Miejskiego Zespołu. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Proszę pana przewodniczącego Marka Wałackiego, przewodniczącego Komisji Spraw Socjalnych i Komunalnych. Przewodniczący Sekretarza Pracy Komisji Spraw Socjalnych i Komunalnych na rok 2020. W miesiącu stycznia opracowanie planu pracy Komisji na rok bieżący. Analiza projektu budżetu miasta Lubaczowa na rok 2020. Opracowanie opinii. Miesiąc luty, kontrola przegląd oświetlenia publicznego i punkt drugi, kontrola i realizacja danych statutowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Szanowni Państwo, jeszcze 2 minuty. W miesiącu marcu, punkt pierwszy, sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaczowie, opracowanie opinii do tego sprawozdania i punkt
środowisk miejskich. Miesiąc kwiecień, analiza materiałów na sesję, czystość, porządek, bezpieczeństwo w mieście, punkt B, opracowanie opinii na sesję Rady Miejskiej i punkt drugi, kontrola pod kątem utrzymania porządku i czystości w mieście. Miesiąc maj, kontrola porządku mieszkaniowych rodzin ubiegających się o przyznanie mieszkania socjalnego zasobów gminy miejskiej w Łubaczowie. Miesiąc czerwiec, punkt pierwszy, analiza wykonania budżetu miasta za rok 2019, opracowanie opinii do tej analizy. I punkt drugi, kontrola z realizacji zadań statutowych miejskiego zakładu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej. Miesiąc lipiec i sierpień, przerwa wakacyjna. Miesiąc wrzesień, analiza wykonania budżetu miasta za pierwsze półrocze 2020 roku. I punkt drugi, kontrola utrzymania cmentarzy komunalnych. Miesiąc październik, punkt pierwszy, sprawozdanie z działalności miejskiego zakładu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w Warszawie. Opracowanie opinii do tego sprawozdania oraz punkt drugi, utrzymania czystości, utrzymania cmentarzy komunalnych w mieście i opracowanie opinii do utrzymania cmentarzy. Miesiąc listopad, omówienie realizacji warunków i wniosków zgłoszonych przez Rady, Komisję Rady oraz mieszkańców na zadaniach mieszkańców. I miesiąc grudzień, sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2020. Dziękuję panu przewodniczącemu. Na tym wyczerpaliśmy porządek dzisiejszego posiedzenia. Zamykam zwyczajną sesję Rady Miejskiej 17 w obecnej kadencji. Dziękuję państwu.